mega serdeczny pozdro dla technikum informatycznego z Aleksandrowa, z BGA. Yo. października grupa informatyków z naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Poznania na targi gier i sprzętów komputerowych. Zapraszamy na wideorelację. Ultimate feeling, you got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so blind? Sugar, how you get so blind? Sugar, how you get so blind? Sugar, sugar, how you get so blind? Sugar, how you get so blind? Podoba na tegorocznym PGA? Mi najbardziej jedynie podoba się stanowisko Twitcha oraz czekam, aż przyjadą streamerzy. Mi ogólnie, jak tutaj koledze, podobają się tutaj te różne stanowiska i ogólnie ciekawie jest. Ja nie wyróżniam żadnych ciekawych. Cały ogół mi się podoba. Wszystko jest nowe, bo pierwszy raz jestem i wszystko mi się podoba. W jaką grę chcielibyście zagrać lub już graliście? No to znaczy się ja tutaj z kolegą graliśmy w FIFA, Mortal Kombat i zagraliśmy sobie też w CS-a rundę. Ja grałem podobnie, tylko że mnie ominął Counter-Strike. Ja nie miałem okazji. No jak tutaj powiedział, ja jeszcze czekam, żeby jakoś dorwać się do LoL-a. Co wam się najbardziej podoba na tegorocznym PGA? No wydaje mi się, że wszystkie stanowiska są dosyć ciekawe, ale jednym z ciekawszych jest stanowisko play, ponieważ jest ogromne i właśnie na nim bierzemy udział w turnieju w Counter Strike'a. Jakie reprezentujesz stanowisko? Golden Five, to jest sklep Virtusów. I co na nim reprezentujesz? Mogę na przykład polecić wam koszulki albo opaski, które możecie nosić na sobie każdego dnia. Bardzo fajne są też zeszyty, także jeżeli chodzicie jeszcze do szkoły, to zapraszamy. No i jeszcze mamy naprawdę fajne czapki i szaliki, także zapraszamy do naszego stanowiska. Każdy może sobie coś wybrać. Jak ci się podoba tegoroczne PGA?
jest bardzo fajnie, dużo fajnych stoisk, można się fajnie, fajne zajęcia można sobie znaleźć, można poznać fajnych ludzi, no i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo, nie? A jakie to uczucie, jak właśnie widzowie do ciebie podchodzą, bo nie ukrywajmy, jesteś dosyć znany wśród młodych. Nie wiem, czy taki znany, no ale podchodzili. Fajnie jest widzieć te twarze na żywo, osoby, które mnie oglądają, nie? Mega fajne uczucie, wbicę piąteczkę, wiesz, o co chodzi, nie? Dobra, także dziękujemy serdecznie za wywiad. Dobra, dziękuję bardzo. Piąteczka. Chciałem się zapytać, ile zajmuje wykonanie takiego stroju? Ogólnie ten, który mam na sobie, to już był planowany kilka lat temu. Oj, może tą chusteczkę wezmę. Myślę, że samo uszycie jest bardzo proste, bo to jest do 3-4 dni. Natomiast zrobienie elementów, które wysychają, to jest dodatkowe 3 dni. Myślę, że około tygodnia do 2 można wykonać taki strój. To jest możliwe. Ale na przykład trudniejsze stroje, które mam na przykład tutaj, zajął mi miesiąc. I z czego czerpiecie inspirację? Z gier, z filmów? Ze wszystkiego. Po prostu co nam się spodoba, cosplayerom zazwyczaj, to robimy. Na przykład mi się spodobał design. Nie gram w grę, ale bardzo mi się spodobał design, więc stwierdziłam, że ją zrobię. Zrobienie księżniczki zawsze było moim marzeniem, więc też wykonałam strój księżniczki. To jest bardziej takie marzenie z dzieciństwa, które przerodziło się w pasję i w hobby. A gra pani w jakieś gry? Gram w Counter-Strike'a, w Team Fortress 2, takie bardziej kooperacyjne, ale że gra się samodzielnie. Nasza wycieczka odbyła się z kłopotami. Ponagle pociąg zaczął się palić. Jest godzina 24, a my stoimy w ciemnym polu. Ale jak widać, jest wesoło. Miłość już sobie dałeś tak, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że zdecydowym jest lato. A w moim grzechach jesteś ty, przez te oczy, swe oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddałem. Ja się pociąg.